Nowe, a przede wszystkim pierwsze takie ministerstwo w kraju. I choć formalnie nie ma swojego ministra ani wiceministrów, rozpoczęło już działalność. Mowa o Społecznym Ministerstwie do Spraw Samotności w Katowicach. Co oferuje i kto może tu przyjść? O tym Paweł Jędrusik. W zasadzie kto tylko chce, bo przecież samotność może dotknąć każdego z nas, choć nie da się ukryć, że w głównej mierze dotyczy to osób starszych. Dziś na otwarcie ministerstwa, które znajduje się przy ulicy Mikołowskiej w Katowicach, przyszło kilkadziesiąt osób. Pomysł jest doskonały, że wreszcie coraz bardziej myśli się o ludziach starszych, że ja osobiście mam tutaj bliski dojazd, bo jestem z dzielnicy Ligota. No i jest to, co można poćwiczyć, z kimś porozmawiać. Człowiek będzie wiedział, że jest takie miejsce, gdzie może przyjść, że go nikt nie wyrzuci, że on po prostu dostanie pomoc, czy pomoc słowną, czy nawet żeby usiąść, żeby popatrzeć na ludzi, żeby być wśród ludzi, bo to jest ważne dla seniora. W ogóle dla człowieka jest ważny drugi człowiek. To pierwszy tego typu koncept w Polsce. Pomysłodawcy, czyli Fundacja Wolne Miejsce, wzorowali się na praktykach z Japonii i Anglii. Ta nazwa może jest leciutko smutna w kontekście samotności, bo samotność nie jest wesołym stanem, ale my dzisiaj chcemy powiedzieć, że zapraszamy te osoby do nas po to, żeby ich samotność się przemieniła w społeczność. W Społecznym Ministerstwie do Spraw Samotności odwiedzający nie powinni narzekać na nudę. Przygotowano dla nich salę gimnastyczną, jest przestrzeń na różnego rodzaju szkolenia czy warsztaty, a oprócz tego można tu wypić kawę, herbatę czy zjeść tani obiad. Osoby samotne będą mogły też skorzystać z konsultacji psychologicznych czy prawnych. Widzimy, że największym jednak problemem, wręcz chorobą cywilizacyjną jest samotność. Ona dotyczy w największym stopniu seniorów, ale jednak nie tylko. Bo właściwie każdy z nas mógłby powiedzieć, na 100% każdy z nas miał w życiu etap, gdzie się czuł samotnym. Obojętnie, nawet jak bliscy byli gdzieś obok, to czuł się samotnym. To miejsce ma służyć temu, żeby wykluczyć samotność. W ramach działalności ministerstwa organizowane będą także potańcówki. Pierwsza z nich odbędzie się w najbliższą sobotę.